Dla wielu z nas Sylwester to czas niczym nieskrępowanej zabawy przy wystrzałach fajerwerków i huku petard. Niestety dla zwierząt w naszym najbliższym otoczeniu to prawdziwy koszmar, a z roku na rok problem się pogarsza, bowiem petardy słychać coraz szybciej. To, że psy mają bardzo mocno wyczulony słuch, oczywiście prowadzi do tego, że jednak czują się zaniepokojone podczas tego typu wybuchów. Oczywiście jedne są bardziej do tego jakby przyzwyczajone i jakby nie sprawia to na nich większego wrażenia, natomiast są takie, które rzeczywiście te dwa tygodnie, a czasem nawet dłużej do Sylwestra są bardzo silnie zestresowane. Zbliżający się Sylwester to też spore zmartwienie dla właścicieli czworonogów. Psu nie da się bowiem wytłumaczyć, że nie dzieje się nic strasznego. Ucieka, wystraszony jest. Ostatnio wyszłam wczoraj chyba wieczorem. Już nawet się nie załatwi, z powrotem wraca do domu. I w domu też. Zaraz uszy do góry nie stawia, się denerwuje. Moja nie wychodzi wcale, ja w tym dzień i wieczorem i w południe już nie wychodzę. A są jakieś sposoby, żeby uspokoić psa? Ja nic nie daję, żadnych tabletek, nic nie uspokajam ją. Takie kropelki od weterynarza, żeby go trochę, no wiadomo, go nie uśpię, ale lekko taki przytłumiony, żeby był, nie? Trzeba zawsze pamiętać, że te wszystkie preparaty działają dopiero po dłuższym podaniu, czyli nie jest to kwestia podania tuż przed spodziewanym Sylwestrem, ale wiadomo, że jest to dłuższy okres czasu. No oprócz tego takie metody najprostsze, czyli zapewnienie psu w domu jakiegoś zacisznego, małego miejsca, ciemnego najlepiej. Może być na przykład łazienka, tak żeby jak najmniej te wybuchy były przez niego słyszalne. Huk petard nie uderza jednak tylko w nasze pupile. Spory stres w tym okresie przeżywają też dzikie zwierzęta, jak chociażby ptaki. Te przebudzone często rozbijają się o mury. Drugą taką sprawą są ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich, które są bardzo często usadowione gdzieś w pobliżu ludzkich siedzib, ale i miast. I musimy wiedzieć, że bardzo często po Sylwestrze naprawdę w tych ośrodkach ginie bardzo wiele zwierząt. Fajerwerki to jednak niebezpieczne przedmioty także dla człowieka. Co roku słychać o przypadkach wybuchu petardy w ręku czy uszkodzeniu oka. Dlatego też takich materiałów nie można sprzedawać niepełnoletnim. Sprzedawanie fajerwerków osobom małoletnim jest zabronione. Ustawa wyraźnie mówi tutaj o tym, że grozi za to nawet kara do 2 lat pozbawienia wolności. Cierpią też chore na autyzm dzieci, które są szczególnie wyczulone na dźwięk. Wiem o tym, jak bardzo te dzieciaki cierpią i wiem, że całe rodziny praktycznie angażują się, żeby jakby ochronić te dzieci przed tym hałasem. Są to dzieci, które są nadwrażliwe często właśnie na dźwięki, na obrazy i w tym okresie, kiedy mają do czynienia z tymi wybuchami, naprawdę ich życie staje się koszmarem. Kilka lat temu strzelanie petardami poza Sylwestrem było niedozwolone. Teraz wojewoda nie wydał zarządzenia w tej sprawie.